Hej, hej, witajcie ponownie tutaj Cheetah, a my będziemy dzisiaj się zajmować hodowlą naszej nowej, idealnej klaczki. W związku z tym musimy najpierw wybrać jej jakiegoś fajnego, porządnego ogierka. A nie ma na niej. A, bo ja zapomniałam, że ja raz skrewiłam tutaj u niej i dlatego ma nie najlepsze statystyki. Zobaczymy, co mamy tutaj do wyboru. Jakie ogierki. Nie, 52 to nie jest najlepsze. Przede wszystkim musi mieć front. Nie ma żadnego, słuchajcie, ogiera z frontem. I równo za godzinę będzie nowy. No to zrobimy tak. Słuchajcie. Back, middle. Jest frąciak. Słuchajcie, jest frąciak. 5-2. 5-3, 5-3. Szału nie ma. A ten? 5-2, 5-3, 5-4, ale middle. Czyli nas nie urządza. A może w markecie będzie jakiś fajny ogier? Nie. Nic ciekawego nie ma. Więc pozostaje nam ten kasztan, a jaki on ma w ogóle karuski. Słuchajcie, on nie, najprawdopodobniej niesie gen karuska. Więc nie jest najgorszy. No spróbujemy. No nie, spróbujmy. Zobaczymy, co nam przyniesie nasza Fire Blast. Firefly Blast. Blast, tak. Dobra. No a my w tym czasie naszą drugą klaczką spróbujemy sobie troszeczkę zarobić na tą hodowlę. Drugą klaczką, czyli tą. No, tą nie da rady. To nie da rady. Ale to już da radę. Właśnie, jakie one mają statystyki? 9,4, 9,5, 9,3, 9,4, czyli 3,4. 4 punkty więcej ma niż ta. Czyli takiej super jakiegoś przeskoku nie ma u niej. Boże, za 100 tysięcy dopiero mogę skipnąć, czajcie? To zdecydowanie nie skipniemy. I sobie pojeździmy trochę. A co? Zobaczymy, co mam nam do zaoferowania. O nie! 10. poziom! Nie, 10. pozycja! We're underway here at Yarra Ale to Park. jest frąciak, Fire także Basket, off to a nie magnificent powinno start. być Bookies are nervous. Blade Burn breaking in. tragedii. Still going, it's Blast Basket. Balancing Beetle wants the front. A length behind, it's Blade Burn. Up against Robot Giant. Adam. Winged Whatnot next. Just has a margin over Earthquake Explosion. Blast Basket showing the way. Muszę trochę Balancing Beetle in przytrzymać. second position. Muszę Next, it's królewnę trochę Creative Urban. Blade przytrzymać. Burn with a O, brilliant właśnie turn po of to. foot. Blast Basket Musi się still pilot the naładować. field. Balancing Beetle in second spot, pushing hard in front of Blade Burn. Just behind, it's Creative Curtain. A Naładuj, length away, ładuj. it's Earthquake Explosion. Ładuj, Heads up and down ładuj, with ładuj. Armaquin's Hat. Azu. Blast Basket To controlling słabo the się race. ładuje. Balancing Beetle in second place. A length behind, it's Pięknie. Blade Burn. Niech się ładuje Blast teraz. Basket at the front. Balancing Beetle in second place. One length behind, it's Blade Burn. Barcode Bowtie next. Pięknie. Continuing No around the już teraz track nie is musi się Blast ładować, już ma Basket. wystarczająco Balancing Beetle naładowane. in second. Two lengths away, it's Harlequin Hat. No i Blast jedziemy. Basket is running for fun. Balancing Beetle in second spot. Blast Basket is the front runner. Creative Curtain with a withering run. Ta-dam! Blast Wygraliśmy. Basket takes a fantastic win, just scoring from Harlequin's Hat. Barcode Boat. Co do? Oho, jeszcze daleko. Do tego, żeby urodziła. Czyli dalej, oj,
musimy coś sprzedać. Coś musimy się rozprzedać. Tak do 15 może dojedziemy. Tak, żeby nie przekraczało 15 sztuk. Dwie tutaj sztuki sprzedamy. Tu 3 sztuki sprzedamy. Tu 2 znowu sztuki sprzedamy. A tu 1 ponownie. No i tutaj tego trzeba 1 sztukę sprzedać. I będzie git. O, nowy market. Zobaczmy. 4, 5, 1, 4, 9, 50. Nie jest dobry ogier. Także niestety. Ale tego sobie odpuścimy ogierka. Bardziej, że nie ma jakichś naprawdę ciekawych statystyk, animaści. No tak z ciekawości zobaczymy. No, gniatki. Nie, no zdecydowanie nie. Zbierzemy sobie income. Zobaczymy jeszcze. 19 tysięcy muszę zbierać, o matko. Nic. Dalej. Ścigamy się. O to bym chciała wygrać, bo tam dużo kaski. A ciekawe jakby było, gdybym nie ja, jeszcze nigdy, ale to nigdy, szczerze powiedziawszy, nie zatrudniałam jockeya, słuchajcie. Aż 5200. Spróbujemy? Słuchajcie, spróbujmy. Jeszcze postawimy. Osiem tysięcy musi mi dać. Zobaczymy, czy da radę. Nigdy tego nie oglądałam, więc będzie to dla mnie pierwszyzna. Go sobie obejrzę. Z całym filmikiem zobaczę, jak będzie wyglądać na mojej klaczce ten nowy jockey. Excitement building here at Yarra Park. Blast Basket, the favorite in an interesting lineup. No to okej. Okay. Zobaczymy. Jak to wygląda? Ja nie będę miała pewnie... Ale ty zobaczcie! Tu jest mój koń. Aha. Corduroy cardigan in second, putting in a strong bid with Beagle Shard from Deliberate Galaxy Guy, stretching now. Breezy Bunny in seventh, Laughter Leaves still in the last spot. Blast in control. Beagle Shard wants the front. Thursday Minion is coming with a huge run. Nie podoba mi się to. Nie. Jeżeli trzecie miejsce zdobędziesz, z takim kurde, piąte, no sobie chyba jaja robi. Nigdy więcej nie zatrudnię. Jezu, jaka bida. Jaka bieda. Daj spokój. Nigdy więcej nie zatrudnię jockeya. To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ma tak dobrego konia i nie jest w stanie wygrać tego banalnego wyścigu. To są jakieś jaja. Corduroy cardigan in first place. Nie no. In second place. Then dagger. Jakieś jaja, zobaczcie, szósty jest. And then it's blast basket. Pounding down the course, it's breezy bunny. Nie no, teraz już wiem, że to po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto, zatrudnianie jockeya. Jezu, jaka lama! I to jest niby najlepszy jockey? I jedzie w ten sposób? Jak jakaś melepeta? No jaja sobie robicie. Blast Basket in a good position. Then Breezy Bunny.
pierdziele. Ja pierdziele, on tego nie wygra, czaicie? Zobaczcie. Drugi. No, przynajmniej mi zwrócił, ale... Serio? I zniszczył mi, że tak powiem, statystyki tego konia. Nigdy więcej nie zatrudnię. To są jakieś jaja. Jaka melepeta. To ja bym lepiej pojechała. Boże. Nie no, serio melepeta. Dobra, kilka sekund zostało mi, żeby skipnąć, więc poczekamy już te 7-6 sekund. Ja wyjdę z szoku, jak zobaczcie, mi zniszczył. Szczęście ona jest ze sklepu, więc można ją sprzedać. My ją sprzedamy, bo tylko zostawiamy te, które sami wyhodujemy tutaj konie. Ale to było po prostu takie... O Boże! Ten ogierek jest kiepski, więc idzie na sprzedaż. Nigdy więcej nie zatrudnię jockeya, bo to jest... No nie, no naprawdę ja nie mogę wyjść z szoku. Co za melepeta. Melepeta, no. Jeszcze raz ją pokryjemy, tą klaczkę. Bo było kiepskie. No tym frąciakiem. On ma bardzo słabe statystyki. Ale wolę tego fronciaka, kurczę, niż no midla? No nie. Fuck. A spróbujemy jeszcze raz. Fuck, middle. Middle, middle. Fuck. No serio? Middle. Middle, 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 middle. Serio? Nie no, ja dzisiaj mam naprawdę jakiegoś strasznego pecha. Widzicie to? Nie chcę... O, jest jakiś frąciak. Jest jakiś frąciak na drugim. Serio? Druga gwiazdka, frąciak. Middle, back, middle. A, głupio. Głupia byłam, że wtedy przemieniłam tamtego. Same middle. Dobra, jest jakiś frąciak. Kasztan to kasztan, palicho. Ale ma tu karuska? Ma tu karuska? A, może nieść gen, ten, o który nam chodzi. Frąciak. I ma gorsze statystyki niż tamten miał. Czajcie? Nie, no. Zmieniamy, no bo... Bez przesady. Frąciak. Tak, jedna gwiazdka, już. Frąciak. 5-2, 5-2, 5-2. O, jakie ma... No nie, 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 zdecydowanie nie. Middle, front, kolejny kasztan. Mało to, kurde, jest kasztanów. Też mam beznadziejne statystyki. Frąciak jednogwiazdkowy, trzygwiazdkowy, middle. Nie chcemy takiego. Middle, front. Jeszcze raz. No, ładna maść o takiego i frąciak, ale jedna gwiazdka. Frąciak, pięknie. Frąciak, 5-3, 5-2, 5-2. Cofnęliśmy się do tego, co mieliśmy na samym początku, zanim wydaliśmy te 10 tysięcy na zmienianie koni. Nie, bo ten ma gorsze, kurde, maści w... No i co teraz? No dalej. Frąciak 3, o. Ale ma beznadziejne statystyki. Ma beznadziejne statystyki.
Jeszcze raz. Frąciak. Nie. Jeszcze raz. Back. Middle. Tutaj czwóreczka, ale middle, back. Zawsze będzie jakiś kiepski, widzę. Frąciak kiepski, back, frąciak, kasztan. Jak zwykle. Co ja mam takie szczęście do tych kasztanów? Ale ma dobre, słuchajcie, tutaj. Jeszcze żeby tylko statystyki miał w porze. Nie, ma beznadziejne statystyki. Ten ma ciekawą maść. Ale fajne tutaj. Nadal to jest nie to, co ja chcę. To nie to. Kurde, wydam na szukanie fajnego ogiera, a potem i tak mi zniknie po godzinie. 5 razy będę mogła znów. No nie no. Back. Front. Ale dwóch. Middle. Front. 5-3, 5-2, 5-1. Nie. Nadal nie to, co chcemy. Front. 5-2, 5-3, 50. Nadal nie to, co chcemy. O! Ale ma beznadziejne staty. Że ma fajną maść ma. Głupia ta maść jest. Może nim kryć. No i też te statystyki nie takie, jak ja bym chciała, bo gdybym miał 5-1, 5-1, 5-1, to bym nim kryła. Ale to nie to, co chcemy. 1, 5, 3, 50. Midle. Nie chcemy midli. Nie chcemy midli. Middle, back, middle. Middle, back, middle. Middle, middle, back. Middle, brąciak. Ładne ma statystyki. Dosyć ładne. Dobra, nie ma co. Bo nigdy nie będę mogła zarabiać. Zobaczcie, kurczę, 50 tysięcy wydałam tylko na wertowanie, jakie są konie. Muszę teraz to odzyskać, tą kasę. I weźmiemy ją, ride. Przywołuję dużo kasiory. Dawać kasiory. I na pewno nie będę zatrudniała jockeya. It's race on here at Yarra Park. And first to break the line is Blast Askin. Starting well on the outside, it's Lush Decadence. Blast Askin, keeping the lead spot. Beast Bucket in second. Ephemeral Description picks up the bit. Bingo Boss next. Tussling with Lush Decadence. Mustache Constellation in seventh position. And again, the back marker is Drama Gherkin. 2,800 meters to go, and it's Blast Askin. Beast Bucket making ground just ahead of Mustache Constellation. Next, it's Lush Decadence. Toe to toe with Welcome Flicker. Beast Bucket is coming with a huge run. Antarctic Ability pushing past horses. The race continues with Beast Bucket. A length behind, it's Lush Decadence. Neck and neck with Ephemeral Description. Just behind, it's Welcome Flicker. Water Whatnot in 12th spot. A length away, it's Drama Gherkin. Beast Bucket piloting the field. Blast Askin wants the front. Teraz trochę wystrzelę do przodu.
from Lush Decadence, a length behind its ephemeral description, followed by Bingo Moss, a length away its welcome flicker. Then as the race moves on its last basket, teraz próbujcie to dogonić. Na pewno dogonią, ale przynajmniej trochę mam przewagi. Tylko kocham frunciaki. Blast Basket at the front. Beast Bucket in second spot. Then Mustache Constellation just has a margin over Lush Decadence. And then it's Bingo Boss. Three links behind its ephemeral description. Head and head with Particular Pastor. Water Whatnot in 13th place. Blast Basket holds the lead. Beast Bucket in second place. A length away it's Mustache Constellation. Lush Decadence next. A length behind, it's Bingo Boss. Three lengths away, it's Particular Pastor. Blast Basket leading the race. Mustache Constellation in second. Trying to jeszcze raz będę mogła nawet użyć sprinta. Fourth spot. Three lengths behind, it's Bingo Boss. Continuing around the track, it's Blast Basket. Mustache Constellation wants the front. Next, it's Beast Bucket. Three lengths away, it's Lush Decadence. Just behind, it's Particular Parsnip pushing hard in front of Bingo Boss. Still going, it's Blast Basket. Mustache Constellation in second place. Beast Bucket in third. Tak sobie three lengths behind, it's Lush Decadence. Blast Basket continuing to show the way. Mustache Constellation in second. One length away, it's Beast Bucket. Three lengths behind, it's Blush Decadence. Blast Basket. No i troszeczkę za dużo sprinta zużyłam. Ale nie będzie tragedii. One length behind, it's Beast Bucket. At the top of the straight, it's Blast Basket. Mustache Constellation, watch the front. Just behind, it's Beast Bucket. About to run for the judge, it's Blast Basket. Blast Basket. I wygraliśmy 20 tysięcy troszeczkę ponad. O, jeszcze raz race. Aha, no muszę iść w Storehouse. Trochę rozprzedać się. Dwie sztuki tu. Cztery sztuki tego. Dwie sztuki tego. Tego dwie sztuki. I mamy już miejsce. Jeszcze jeden wyścig. Ach, ten mnie kusi, ale jeszcze mam za słabego konia. Lecimy na niej. Gets us underway here at Yarra Park. Blast Basket is off to a fabulous start. Hunters would be happy with themselves early. Sunlight Soup also up the front. Blast Basket still out running the rest. A length away, it's Band Bagpipe. Heads up and down with Sinister Chemical. Joyful Abacus in fifth from Sunlight Soup. Oi, oi, oi. Storm in seventh place. Cloudy Canyon in 14th. Soul Stutter pressuring just behind. Pounding down the course, it's Joyful Abacus. Blast Basket in second position, followed by Voyager Ocean. Banquet Bagpipe gaining momentum and flying through. Karusek. Fajnie to wygląda. Pasuje do siebie ten karusek, ta moja. Ramello. Running for fun, traveling underneath horses is Blast Basket. A length behind, it's Band Bagpipe. Voyager Ocean in fourth position. Sunlight Soup in a strong bid with Festival Storm. Całkiem, całkiem on their back is Amazing Poison. Stride for stride with Cloudy Canyon. Still going, it's Joyful Abacus. Blast Basket in second spot. Engaging with Voyager Ocean. Two lengths behind, it's Festival Storm. Fighting for position with Band Bagpipe. Going hammer and tongs with Sunlight Soup.
teraz na spokojnie sobie załadujemy kilka punktów. Powinno się udać. Then Festival Storm. 3 links behind, it's Cloudy Canyon, Beast Buddy in 14th spot, and then it's na ten karusek ma ładną strzałkę. 700 to race, it's Blast Basket. Joyful Abacus in second position. 3 links away, it's Voyager Ocean, Cloudy Canyon, gaining momentum and flying through. The race continues with Blast Baskets. Joyful Abacus in second place. 4 links away, it's Voyager Ocean. Heads up and down with Festival Storm. Blast Baskets in first spot. Możemy prostować kolika i jedziemy. Dobra, udało się zarobić na kolejne krycie. I jeszcze zostało? To ja sobie zbiorę w czasie. Jeszcze minuta została. No to co, no nie będziemy stać i patrzeć, tylko po prostu pojedziemy wyścig. O, ten ma 14 tysięcy. Więc go sobie wybierzemy i mam bardzo dużo nawet przelicznik, dużo kasy nam zdobyć. No ponad 30 tysięcy, że jest git. It's race on. Oops. Here at Yarra Park. Turkey's Gooseberry has begun well. Blast Basket is right there. The race continues with Turkey's Gooseberry. Blast Basket is in that position, putting up a challenge to Violent Fall. Oblique Ambulance next. Just in front of Emperor Blast. Next, it's Elastic Bins. Turkey's Gooseberry maintaining the prime spot. Blast Basket. Na razie wychodzić z tego miejsca. Musi naładować ładnie, potem trochę dopalić. Then as the race moves on, it's Turkey's Gooseberry. Two lengths behind, it's Oblique Ambulance. Just ahead of Ahair. Blast Basket leading the field. No i sobie tak trochę wyskoczę do przodu. Continuing around the track, it's Blast Basket. Raindrop Ripple in second position, closely followed by Oblique Ambulance, followed by Violent Wall. Just has a margin. No, raczej nie dogonią już mnie. Znaczy, no jeżeli zwalę sprint na finiszu, no to dogonią, ale póki co jest okej. Continuing around the track, it's Blast Baskets. Emperor Blast in second position. Putting in a strong bid with Oblique Ambulance. And then it's Violent Wall. 400 to race, it's Blast Baskets. Oblique Yes. Ambulance beginning to make ground. Just in front of Emperor Blast. One length away, it's Violent Wall. No i jedziemy. Blast Baskets keeping the front. Oblique Ambulance in second place, followed by Emperor Blast. I wygraliśmy. Brawo ja. I uwaga, co nam się urodziło? Jak? Ale ładny kolor! Ale statystyki jak? No ładna kolorka, ale no nic, musimy ją sprzedać. Tym bardziej, że to middle. Coś na markecie ciekawego. 5-4, 5-3, 5-2. No ale ta maść taka... Mech. No nic, nadal będziemy sobie bridować.
tym frunciakiem, prawda? Bridowaliśmy go. Chyba, że kupilibyśmy tego konia, bo ma dokładnie takie same statystyki. Też jest frunciakiem. Ma tu karuska. Może jeszcze będzie jakiś lepszy ogier. No na razie. Ale tak, ten kosztuje mnie 25 tysięcy. Wycień. Dobra. Ale to, co nam się urodzi z klaczki tej, następne wyścigi, zobaczymy dopiero w następnym odcinku. Do zobaczenia, do jutra. Pa, pa!